decyzją powiatowego inspektora sanitarnego w Bełchatowie Dom Pomocy Społecznej tutaj w Kleszczowie, Dom Świętej Barbary, został zamknięty do 5 maja. Zakażeni pensjonariusze i personel zostaną przetransportowani do szpitali. Trwa właśnie transport. Był już przeprowadzony triaż. W tej chwili pensjonariusze i personel są transportowani do szpitali w Łodzi, Zgierzu, Bełchatowie i Radomsku. Osób z pensjonariuszy ma potwierdzone zakażenie, 4 osoby z personelu. Z tego co wiemy, stan osobowy jest większy, część z tych osób ma wynik wątpliwy. Przy transporcie oczywiście traktujemy te osoby, jakby były osobami zakażonymi. Będą na pewno miały powtarzane badania. Pamiętajmy o tym, że to pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej. Bardzo osoby schorowane, obciążone licznymi schorzeniami współistniejącymi. Ciężko w tej chwili mówić o każdej z tych ponad 50 osób, w jakim jest stanie. Jest to bardzo różne, natomiast mam taką informację, że większość tych osób jest w stanie stabilnym, natomiast tak jak mówię, oprócz zakażenia mają choroby współistniejące. Czyli łącznie 55 osób z takim z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem będzie transportowanych. Z tego co wiem, łączna liczba wszystkich osób przebywających to 60 osób. Wszystkich pensjonariuszy i pracowników zostały pobrane wymazy jednocześnie, szybko, sprawnie, dlatego stąd też szybkie decyzje, działania zostały tutaj podjęte na miejscu dla bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa pensjonariuszom. No, liczba jest duża, oczywiście, stąd też na pewno decyzja o konieczności dekontaminacji tego budynku. Tutaj na miejscu prowadzi działania wojsko, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszowa Macowickiego, 9. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Te wszystkie siły tutaj i środki zostały zadysponowane, aby bezpiecznie przetransportować pensjonariuszy i personel tego Domu Pomocy Społecznej do szpitali.